Siemianowice Śląskie od marca przyspieszają procedury eksmisyjne wobec dłużników. W pierwszej kolejności będą wysyłać do mieszkańców pisma, w których wzywają do stawienia się w MPGK i ustalenia sposobu spłaty zadłużenia, a te w przypadku niektórych budynków są bardzo duże. Wynoszą od ponad 100 tysięcy złotych do prawie 500 000 złotych. Bardzo łatwo sobie wyobrazić, o jakich kwotach mówimy, jeśli pomyślimy o tym, co mogło z nich by powstać, gdyby takie kwoty były po prostu wpłacone do Urzędu Miasta. Przede wszystkim zobowiązania mieszkańców sięgają dzisiaj blisko 60 milionów złotych. To jest prawie budżet wszystkich inwestycji, które miasto realizuje w ciągu jednego roku budżetowego. Jeszcze większy dług jest w Katowicach. Jak wylicza KZGM, dłużnicy są już winni ponad 205 milionów złotych wraz z odsetkami. I choć długi można odpracowywać, mało kto się na to decyduje. Praca za długi to program, który proponujemy od 2014 roku. No niestety, obecnie mamy tylko dwie aktywne umowy takiego odpracowania, ale proponujemy również jeszcze rozłożenie na raty swojego zadłużenia. Wtedy zamrażamy odsetki. Jest to bardzo korzystna forma i tutaj mamy więcej umów, bo ponad 800 w skali roku. Warto jednak pamiętać, że do końca marca trwa okres ochronny dla lokatorów z nakazem eksmisji, jeśli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, gdzie może się przenieść.